Ale teraz tak, pojawi się aktualizacja misji. Teraz musimy tam jechać. I udaj się do latarni. Wygląda na to, że bunkier Centrum Łączności znajduje się gdzieś na wysepce niedaleko latarni. Muszę znaleźć wejście do kopalni. Do kompleksu, przepraszam. Okej. Okay. Jest tam tą mańkę. Dobrze, że nie straciłem dużej ilości amunicji przynajmniej. Do tych spluw. Także nie jest źle. Jeżeli chodzi o przenośny ekwipunek, mogę coś tą strzelbą tutaj wykombinować. Że tu by się przydało trochę ale dobra, na razie zostawmy. Teraz tak, no można się pobawić. Nam stabilność zwiększy. Podstawowa kolba i uchwyt. Drewniana kolba i uchwyt standardowy w przypadku kałacha. Tutaj mamy wykrzykniki. Krótka lufa i tłumik. Ale jedna nam obrażenia. Wolę tutaj. Krótka lufa. Najkrótsza rurka nadająca się do stworzenia lufy strzelby bez narażenia życia strzelca. Bardzo lekka. A się zostawimy przy tym. Tutaj mamy coś ciekawego. Zamknięty celownik kolimatorowy. Celownik o zamkniętej konstrukcji czyni cel lepiej widocznym. Okej. Okay. Tutaj mamy mały bęben. Mniejsza wersja bębna do strzelby. Magazynek mieści tylko 3 sztuki amunicji, ale można go szybko wymienić na nowy. Aha. Zielony laser czy czerwony? Moduł stworzony z prostego wskaźnika laserowego, który modyfikowano w celu zwiększenia mocy kosztem niezawodności. Laser został odżywiony, przerobiono go na kilka modyfikacji. A niech będzie ten zielony, zobaczymy. Dobra. Zainstaluj. Dobra, nic poza tym tutaj nie ogarniemy. To tylko zamontujemy, żeby mieć stabilność większą. Dobra, i to tyle. Zamknij. Okej. No teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. A ten celownik zamontowałem w ogóle? Czekajcie. Zaraz sobie zobaczymy. Celownik. A skądże? Montuj. To jest zamontowane, dobra. Właśnie coś mi nie grało. Okej. Okay. No, i teraz się można bawić. Ja pierdolę, jak w Counter Strike'u. Dobra, ciśniemy. W takim bądź razie. Pierwsza okazja, żeby się przejechać nowym sprzętem. Dobra, no to wbijaj, Artiomie. No nie ma kogo zabrać na romantyczną przejażdżkę, to nie jest Far Cry. Okej. Okay. Włączamy zapłon i ogień. O matko. Pierwszy raz widzę takim metro... taką zabawę. No coś niesamowitego. Wsiąść do auta w grze metro, nie? O, przejeżdżamy, przejeżdżamy. Pięknie. Baron będzie przemawiał? Baron mówi. Bratwa, mnie сообщają, że na naszą terytorię podwalili jakieś gastrolery na parowozie. To странно. My wроде wszystkim już pokazali, że na naszą ziemię... Ciekawo nadają w tym radiu. ...siebie droże. Gości widać z niepamiętliwych. No ili z daleka. W любом случае надо разобраться. Что это за черти и чего хотят? Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Окей, может быть интересно. Добра, я еще мушу удать. Там тем керунку. А добра, и так мусим ехать дорогам. Интересно, чи треба будет уважать? Trzeba będzie uważać. Jak będę mógł, to po prostu będę hamował auto i sprawdzał teren. Nie ma gdzieś jakiejś amunicji, cokolwiek. Ale chyba raczej tutaj nic nie będzie. I muszę przejeżdżać te gnojki tutaj. Ale fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Naprawdę klimatycznie jest teraz w tym metro.
A ja muszę się nauczyć jeździć, a nie patrzeć na podgląd na Twitchu i jednocześnie kierować. Dobra, zbliżamy się do celu. Nie podoba mi się to, że tam są ludzie. Fuck. To może być dosyć ciekawe. Kurczę, nie wiem, czy ja mam tam przejeżdżać, czy co. Oraz spróbujmy może jakoś. Może jakoś w cieniu się utrzymać. Dobra, weź puszkę. Boję się, jakbyśmy tak przejechali autem, że ziomkowie mogą to źle odebrać. No, pokazała się nagle nawet czaszka tutaj gdzieś w okolicy. Bo chłopaki są na razie zajęci, także nie będę im przeszkadzał. To mi się nie podoba w ogóle. Gdzie kto, merda? Nie znał ciebie, asasyn? Ty nas prawidłowo przyszedł, da? Od baron przyszedł, słyszka, da? Прости, мерза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Ага, чили не заби... не сом врагу наставени. Хозяин все знал, да. А, чили то работник, неузброенный. Уж я выстрашивал трохе. А, теоретично. Мы собой тут позбирать. Могу там аутом доехать до конца. Видя, что они не сом... agresywnie nastawieni. Mapa. Może mam iść na górę. Nie wiem, czy dobrze robię. Nic się nie zaktualizowało. Święty płomieniu? Ty uprawiał wselennej. Ty dał wsem żyć. Odlam się do ognia. Ramienia pracy. Weź apteczkę, masz zawsze wielki. Ciekawe miejsce. Mamy dziennik. Dzień pierwszy. Oficer. Zaraz przed odpłynięciem powiedział mi: uważaj na kontener 406. To specjalna dostawa dla sam wiesz kogo. Odpowiadasz za niego głową. Głową. I co ja mam teraz kurwa zrobić? Całą noc nie miałem łączności. Pogoda też się zesrała. Północny wiatr hulał tak mocno, że prawie narobiłem w gacie. Nigdy w życiu nie widziałem takich fal. Tak kołysało, że niektóre kontenery, w tym 406, wypadły za burtę, zabierając za sobą dwóch członków załogi. I to niby moja wina. Sam miałem zatrzymać je gołymi rękami. Spisałem współrzędne. Tylko tyle mogłem zrobić. Jeśli tak im zależy na ładunku, to niech go sobie wyłowią. Ale co było w kontenerze 406? Trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Na razie tutaj, jeżeli chodzi o te notatki, to zbieram wszystkie, tylko te na samym początku spierdzieliłem. Szkoda. Bardzo szkoda. Okej, ale widocznie musiałem tutaj przyjść. Ty kto taki? Co z niej zrobić? Kto rozryszał? Chciałem ciebie nie ждать. Idź odsuda.
Wygląda jak te kanibale, ale nie atakuje. Widać, że ma spluwę. Ale on też ma nóż. Jakby chciał, to by mieć za dziugą. Dobra. Ciekawe to wszystko. Płomień święty, płomień pokaże. Ciekawe co. W ogóle to popopuj tą latarnicę. W ogóle nic nie widać. O, od razu lepiej. Ma to na razie kompletnie nic nie widać. Żeby cokolwiek w ogóle było nawet, nie? Panda nauczka. Czekam na tego pana i jego nauczkę. Widzę, że oni tutaj mieszkają. Ci pracownicy. No okropne warunki. Powiem wam, że jeżeli chodzi o hotel, to jednogwiazdkowy chyba. I to nawet nie wiem, czy tam gwiazdkę bym dał. Dobra, chodź na górę. Dobra. Mamy towarzystwo. Ja się zaciąłem. Dobra. Pięknie. Apteczka. Chyba niech wali do mnie. Ciekawe co jest za goście. Dobra, dawaj. Oj, chciałem tego też po cichu załatwić i się nie udało. Znaczy po cichu, bez zabijania gościa. Odpowiedzi, jeśli chcesz przemieszczyć się po cichu, trzymaj kontrol, aby kucnąć. Fuck, ciekawe gdzie nam zapisało. Bo wiecie, chciałem to zakończenie zobaczyć, to uczeń będzie ciężko. W atakach wartowników to częsty widok na automatycznych pustkowiach. Tutaj musiał gdzieś zapisać. Dokładnie. Nie znał ciebie całkiem. Ty nas sprawiedliwiał, ty szol, da? Dobra. Najmniej wiem, że coś tutaj się dzieje. Robotnicy nic nie zrobią, ale gorzej z tamtymi gościami. Ale spróbujemy ich teraz zajść jakoś od po cichu. Choć ładnie szło, wystarczyło tylko jednego jakoś załatwić. Tutaj coś jest. Dobra. Bo przestań klepać, Jezus. O, tutaj może podpompuj tą lampkę. Ojej, weź tą broń może. Dobra. Oni zaatakowali, jak byłem na drabinie. O, nie zostało nam nic innego, tylko tam wejść na górę, ale bez światła. W ogóle... Dobra, czekaj. Co jest tam grane?
Да не, Толян просто докандил. Хорошо. Он как переберет, реально дурно совсем. Да, спокойнее. Dobra, jego też. Weź to zostaw. Mogę ci jakoś pomóc, stary? Nie bardzo. Dobra, rozmontuj mi może broń. Bierz, rozmontuj. Pięknie, i tego gnojka tak samo. No dziwnie to wszystko. A, czyli tam jest więcej. Zajebiście. Może ciekawe, czy się coś zaktualizowało, jeżeli chodzi o dziennik. Dobra. Próbuję to zgasić. Przeczytałby się jakoś. Oho, o, 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 o. Dobra, idzie tutaj. Mogę tutaj załatwić. Nie, polas tam. Można zaryzykować. O, to zgasimy jeszcze, żeby było kompletnie ciemno. Dobra, on śpi. Kretyn mnie nie widzi. Dobra, nie se przysiądą. Przestań, pieprzy, chodź tutaj, to cię jeszcze ogłuszę. Znaczy, zrobimy kółko. On pójdzie tu, ja pójdę na tamtego. I jakoś to ogarniemy. Nie mogłem. Teraz.
Чего еще от жизни надо? Вязать до вот этой стороны гноя. Да? Pięknie. Dobra, dawaj. Zara Mundi straciliśmy. Pięknie. Jak za dobrych starych czasów w Metro Dying Light. Znaczy Last Light, przepraszam, nie Dying Light. Popieprzyło mi się. Przecież Dying Light to jest oddzielna gierka, nie? Dobra. Gaś ten na wszelki wielki. To wiecie, czasami tutaj więcej nie ma. Możemy wziąć N. Noctowizor, będzie nam lepiej. Jest zdecydowanie klimatyczniej. Dobra, ciekawe czy coś tutaj znajdę. A tutaj mogę rozmontować jego spluwę. A poza tym nic ciekawego jeszcze tutaj zobaczymy. Nic. Ja nie chcę wziąć jego spluw, bo mam lepszą. Dziennika tutaj żadnego nie ma, nie. Dobra. Zajmij. To by się to z... Okej. Okay. Razo inaczej. Dobra, weź Noctowizor. Teraz wejdźmy na górę może. Okej. Okay. Ciekawe, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Minigun. Wezmę sobie amunicję. Po co mi, powiem szczerze, ten... Ta spluwa, no chyba, że się do czegoś teraz przyda, będzie jakiś ogień z dupy czy coś. Raczej wątpię. Co to było? Jakaś ciekawa spluwa. O nie! Nie, nie! To jest najgorsza broń, jaka może być. Nie, to oddaj mi moją broń. Przecież to była sobaka. Cześć do sobaki. To jest najgorsza broń, jaka może być. Dobra, rozmontuj to. To jest najgorsze dziadostwo. Dobra, zgaś to, zgaś. Okej, mamy dziennik. Co tam znowu piszą? List przewódcy. Mniejszym ja, Arsen Mustion, oświadczam tobie, zawszonej gnidzie, nazywającej siebie baronem, że jestem przywódcą mojego ludu, a nie kimś zdrając, mianowanym przez ciebie. W imieniu ludu wojnego, wolnego kanionu, oświadczam, że nie będziemy się już dłużej ciebie bać, ani słuchać twoich oprychów. Dość tego, nie będziemy traktowani jak bydło, nie będziemy patrzeć, jak robicie z naszych kobiet i mężczyzn niewolników. Aha, czyli tu też jest jakaś władza, widzę. Niekontrolowana. Koniec niesprawiedliwości. Chwycimy za broń, przegonimy twoje psy i pozbawimy was co do pozabijamy was co do jednego. Teraz to ty będziesz się bać nas, ponieważ w nas jest wolność. Jeśli będzie trzeba, to za tę wolność zginiemy. Nie potrzebujemy twojego świętego płomienia. Nigdy nie napadliśmy na twój dom, więc ty wynoś się z naszego. Arsen Mustwoin. Mamy dalej coś, widzę. Prezydent wszystkich wolnych mieszkańców Wolnego Kanionu. I to jest jakiś kanion, tak? Ciekawe. Mogę tutaj coś zrobić? Nie. Boję się tej latarki tutaj używać. Wszędzie te gnidy, ale raczej nic już nie powinno nam tutaj zagrozić, chyba że tam gdzieś na górze. A, także uwaga. Teoretycznie cimno, to jak nie wiem. Może Noctowizor będzie lepszy. A tu nikogo nie ma. Wow. Że cały kompleks psia jego mać. Jak to wygląda bez Noctowizora? Dobra, weźmy może Noctowizor.
Póki co nikogo tutaj nie widzę. Oj. Dobra. Jakaś niewidzialna ściana. A nie, dobra, wydawało mi się. Fuck. Dobra, zapominam, przypominam, że jakby co to na widzę, też trzeba pompować. Dobra. Zbień na spluwę. Nie na tą. Tak, ciekawe gdzie mam iść teraz. Teoretycznie to jest w ogóle jakaś oddzielna miejscowa. Wow, wow. Nie wiem po jaką cholerę tutaj przylazłem. Chyba tylko po sortyment. Okej, trochę rzeczy pozdobywaliśmy. Okej, znowu coś. No klimacik jest, nie mogę powiedzieć. Tej produkcji. Cały czas gnoi słyszę. Może tam są. Kto wie. To pójdziemy od drugiej strony teraz. Albo są w środku. Oj, no to wizor. Teoretycznie nikogo nie ma, ale może było kogoś usłyszeć w pewnych momentach. Dużo szafek, dużo asortymentu. Bardzo mi się to podoba na tym poziomie trudności. Czemu by nie? Jak to wygląda bez noktowizora? Chujowo. Zakładaj znowu. Nie wiem, czy już mam się skradać, czy nie skradać. Jakąś część zdobyliśmy. Nie wiem, czy czasami to nie było jakaś luneta. A, możemy iść na górę. Okej, zobaczymy, czy naokoło jest czysto. Chyba raczej tak. Dobra, wbijamy na górę w takim razie. Kurczę, ciemno. Bez noktowizora raczej nic tutaj nie zrobimy. Ja pierdzielę, teraz! Okropnie to zżera. Nie wiem, czy ta apteczka była konieczna, ale dobra. Jeszcze mam dwie, dobra, nieźle. Stare kuchenki. Ja pierdzielę. Jak ktoś jest? Jest już dość łatwa, to możemy zrezygnować z noktowizora. Ło, panie, co to za miotacz znowu? No weźmy amunicję, nie wiem, mogę sobie wziąć, zobaczyć. A, to jest coś w rodzaju snajperki. Kurczę, powiem szczerze. Nie, no nie potrzebuję za bardzo tej broni. Rozmontujemy ją tylko. Ale raczej nie ma sensu. Nie ma sensu, bo na tym poziomie trudności no staramy się też nie zabijać ludzi. Unikamy jakichś tam walk. Snajperka jest takie typowo na mniejszych poziomach trudności, na typowym takim solidnym rozpierdolu. Ale ja sobie na tym poziomie nie mogę pozwolić za bardzo. Także muszę też patrzeć na ilość amunicji, a na tamtym karabinie jest dwa razy więcej tego tych pestek. Także ja raczej zostanę przy tym. Wszędzie. No zdecydowanie to jest większa ilość. Tylko, że tego sobie rozmontujemy, nie? Weźmy sobie części, okej. I tak to można zrobić później z tych części od sobaki. Której i tak przejąłem. Okej, czyli teoretycznie nie musiałem tutaj wchodzić. Ale warto było zajrzeć. Kolejna taka opcjonalna lokacja. No i wzór. Ja wiem, czy już się wydurniać jeszcze z tym noktowizorem. Jeszcze można wejść na górę. No wbijaj, wbijaj, no E naciskaj. Tak. Z cyklu na dachu świata, ale...
A, ja mogę się przywiązać. A, kurczę, sprytnie to twórcy obmyślili. Czemu by nie? Już sprawdziliśmy wszystko. Także możemy spadać z tego terenu. Dawaj, E. Okej. No, takie zabawy to ja rozumiem. Powiem, tymi panienki chyba nic nie zrobicie. Dobra. Znaczy teoretycznie można by było do pompkę wymienić, ale ta pompka też mi zdecydowanie się przydaje. Najlepiej zdobywana amunicja do tej broni nieraz pomagała mi wyjść z opresji. Także mi się wydaje, że nie będziemy jej zmieniać na jakiś czas. Bo tamta snajperka, kurczę, no była dobra, ale za mało amunicji do niej jest. Że na tym, kurczę, na Ranger Hardcore to już w ogóle. Dobra, zwiewajmy stąd.